Ten film mógłbym nazwać ostatecznym spoceniem, bo powalczyłem o 16 zwycięstw, składem mocnym, bawiłem się wypożyczonym Aurim, zrobiliśmy nowego pika 93+, znaleźliśmy nową gwiazdę do środka obrony, ale no po raz ostatni postanowiłem się tak mocno spocić, bo tak po prostu była taka okazja. Przyszłą ligę weekendową gram już moim składem legend, który będziemy tak kończyć w tym tygodniu, a później czeka mnie mały odpoczynek od tej gry, ale teraz jeszcze jestem. Zaczynamy. Dla tych, co przyszli na samym początku, no tak się złożyło, że zostało mi jeszcze 1000 pointsów na koncie po tym, co ostatnio doładowałem i zobaczmy, czy trafimy tutaj coś fajnego. Najważniejsze jest to, że będą chyba karty... O, ikona? Nie, to... Nie mówcie, że ja trafiłem zwykłą ikonę w listopadzie. Co jest? Co ja trafiłem? Nie mówcie, zwykłą ikonę trafiłem i ja... Tylko Pele może to uratować, nie? Balak, zwykły balak niewymienny. W sensie, naprawdę, procenty na trafienie takiej karty obecnie są nikłe. I tu jeszcze nie ma wypożyczeń. No to zacznijmy sobie streama od pika 86+, gwarantowany walkout i uwaga, to jest Olivera. Piłkarz z Urugwaju, środkowy obrońca, który ma playstyle bardziej pod prawą obronę, może grać z lewej strony. Piłkarz Napoli, więc za to ma minus. Takiego Filipa Billinga sobie zrobiłem, ostateczna ewolucja. 97 strzelania, 5 na 5 przy 197 cm wzrostu. Fajna karta. Mam nadzieję, że coś pokaże w tym meczu. Gram tym Gwardiolem na środku obrony, bo Dezai mnie denerwował. Goat na napadzie. Nie mam kogo testować, kurczę. Dudek w bramce. Powinniśmy to wygrać. Szacunek za Hadziego i puszka z Wegorsem. Kto brał tego puszkasza za ten poziom? Jaki nudny wybór. Havertz, bądź tutaj. No trochę smutne, że to jest jedyny sposób na zdobycie bramki obecnie w tym meczu, ale wierzę, że zaraz się przełamiemy jakoś normalnie i dlatego jest Kai od pierwszej minuty, bo Kukureja nawet na barana by tam nie doskoczył do tego. Andrea Pirlo, bajeczne podanie, Havertz, czy będzie dublet z lewej obrony? Kai Havertz na prawej nodze, on to robi! Klaus, 3 gole w tym meczu, 3 gole zdobyte przez moich bocznych obrońców. Dawaj, Andrea. Zakończmy ten mecz. Super, 4-0. Veoif napisał. Mam nadzieję, że ci Messi wypadnie, żeby chociaż trochę wyrównać Alvinowi. No ja Messiego zabrałem Alvinowi, więc tak naprawdę fajnie byłoby go teraz odzyskać. Drodzy widzowie, zobaczmy. No niestety, mamy jednak najlepszego kanadyjskiego bramkarza w historii. Lecimy, speedrun. Jeszcze 5 zwycięstw. O, Messi. Mamy 12-3. Walker na czas. Puszka z Wego. Przecież już to widzieliśmy dzisiaj. I wygrałem. On będzie szukał Wegorsta, nie? Ma puszkasza, więc też trzeba uważać. No właściwie jego obie nogi. O, już o tym mówiłem, że będzie szukał Wegorsta i znalazł, no. Szkoda, że... Nienawidzę tego, bo wiedziałem, że stracę go w ten sposób, ale nie spodziewałem się, że tak szybko to zrobi. Niestety. Prosta akcja, Doku, bezlitosne wykończenie, 2-0 to będzie trudny mecz, ale oczywiście możemy sobie pozwolić na wpadkę. Rywal ma mocarny napad, na dodatek potrafi podać, strzelić. Niedobrze. Oj, ale odleciał. No niestety zasłużona tutaj żółta kartka dla Gwardiola. Wierzę w mojego bramkarza, wierzę w Casillasa. Prawy gut do... Kurde, ze złej perspektywy na to spojrzałem. Dani Olmo, proszę, zrób to dla widzów. Dobrze, 3-1. Olmo, lepiej tego zrobić nie mógł, no ale Haaland, cholera jasna. Weź ty, pokaż więcej tej siły, no niestety. Tu jest już potrzebna jego karta Footies. Dawaj, przy słupku, doskonale! Och. Nunes? Aha, super, że moje strzały tak nie wyglądały i wszystko Schmeichel bronił. No nic, no, można być najlepszym w tę grę, ale i tak wszystkiego nie wygracie. Niestety. Haaland, no teraz to ty se możesz, no kurde, już wolałbym nie strzelić tego gola. A może Thierry sobie zagra jeden mecz? Lecimy, nie mogę teraz przegrać żadnego spotkania. Aha. Henry, no wypożyczony, ale jak widzimy w dobrej dyspozycji. O, już player locka robisz. Come on, ludzie. Proszę, dajcie już nową grę, usuńcie kwalifikacje do Foot Champions. Więcej luzu będzie. Tak, chcę łatwiejszych rywali. No niestety jest to podanie w tempo do Nabila Fekira. Naciśnięty przez obronę, ale no nie dałem rady, nie dało to nic. Gomez za późno. Henry, doskonale 2-1. W razie czego wypożyczony, nietrafiony. Raz go wcześniej używałem i no jakoś mnie nie zachwycał tutaj. Taki troszeczkę lepszy Darwin Nunes, obiektywnie. Super, zajebiście Havertz, rany, masz piękne momenty, ale tutaj ja naciskam mocne podanie, ty tej piłki nie podajesz, Fekir 20 obrony ci odbiera, 50, przepraszam. Iker doskonale i... jest... Jezus, on nie gra nic, no pobudka! Hansen, przy słupku, no bramka nie trafiła.
Jak to nie będzie gol, to ja nie wiem. Próba druga, Erling, nie no. Haaland, dziękuję. Ogółem naprawdę więcej szczęścia, to mogłyby być 3 gole. Andrea Pirlo, gol! 4-3, kolego, wygrałem tę rywalizację z tobą przy rzutach rożnych. Bramka samobójcza Cancelo, ale gdyby nie ja, to nic by z tego nie było. O, Henry, brawo i obejmujemy już powoli prowadzenia, może nawet mamy zwycięstwo? Tak, mamy! Dobra, zobaczmy, Lu... Który? A. Dobra, 44 tysiące, obrońca 96 oceny, ma aeriala, ma blokadę, ma joki, ma tak naprawdę wszystko, czego dobry obrońca potrzebuje. 187 wzrostu, ale i tak wydaje mi się, że skakać będzie, potrafi piłkę podać, no ufam wam. Hamburg SC, mam niesamowicie niemiecki matchmaking i nie wiem co wolę, czy was, czy jednak Niemców. Mam wrażenie, że Niemcy jeszcze bardziej spoceni. Drogba, Ładnie to rozwiązał, ale Drogba nie trafia. Pięknie, Olmo. I Henry, gol! Fajna akcja, kurde. To jest taka satysfakcja, jak się uda wymienić kilka szybkich podań. Lubię bramki z dystansu, ale patrząc na to, jak ta gra wygląda, to chyba smakuje trochę lepiej. Olmo, będzie 2, tak jest. To jest mecz o 14 zwycięstw. A co tak naprawdę daje mi 16? Jakieś dodatkowe piki te Copa Euro, czy... Bo chcę wiedzieć, czy tak naprawdę jest sens się starać, nie? Bo mam wrażenie, że nie będzie różnicy. Nie mówcie, Matko Boska. Barcelona, Guardiola moim ojcem. Ojojoj, Olmo, 4-0. Koniec czy nie, kolego? Amen, mamy to. Szubidubi FC przeciwnikiem w meczu o 15 zwycięstwo. Zwykły Schmeichel i zwykły Maldini. No taki skład, taki niepozorny. Spalony, co nie? Tak. Za bardzo się poczułem z tymi podaniami, ale to dobrze. Dobra, strzelmy jedną bramkę na ultra spoceniu i może później zaczniemy się bawić. No i... Leciał tam Schmeichel. Niestety szybko się podniósł. Szkoda, że nie nabawił się kontuzji. Znaczy, nikomu tak źle bym nie życzył. Przepraszam, tutaj mogłem zabrzmieć jak jakiś zwyrol. Sorry. Sané, no nie zablokowałem go. Jeny, tragiczny występ. I teraz Pedri górą. Henry. Nie, Thierry. Andrea Pirlo, Jezu. Dobra. Pirlo, proszę. Nie! Teraz fineska Hansen. Jak to dziwnie leciało, to nie była taka fineska, bardziej knuckleball. Lukumi. No i tutaj, no to nie powinien być gol. Olmo, dawaj przy słupku. Szalona piłka, no nie. Matko jedyna, najświętsza, ja nie wierzę w to, co widzę w tym spotkaniu. Henry. Thierry Henry. Henry przy słupku. Poprzeczka, Poprzeczka. Brawo, Lukumi. I teraz Pedri. Dani Olmo, on zaraz opuści boisko, Olmo! Nie wiedziałem, że będzie aż tak wolny. Andrea! Nie było innego sposobu na zdobycie gola w tym meczu, nie? To się musiało tak skończyć. No i Haaland, czysta sytuacja, Erling obok bramkarza, gol, 2-1. Jak coś to skipuje, te animacje. Kapich, przepraszam za tę cieszynkę, ja nie mogłem tego przewinąć. Come on! Ten Lukumi jest naprawdę zajebisty, dziękuję wam za polecenie go. I to on doprowadzi nas do chwały. O Jezu, jak zielono. Mam dziwne przeczucie, że mój rywal może być kibicem Legii. No, brazylijsko, szanuję. Kurde, Olmo, no... Lukumi z automatu zrobił taki wślizg. Ale on jest opętany jakiś, no... Kręci tą gałką, jakby od tego zależało dzisiaj jego życie. No może to jest mecz o 20-0. Hansen, Pirlo, przy słupku, kurde! Jeszcze krył to! Odchodząca piłka Pirlo, Joe Gomez, no nie doskoczył, będzie Pedri. Henry, fineska! Nie, ale mi wylosowało chyba przyszłego mistrza Polski, patrząc na to, jak on kręci, co on robi i w ogóle. Ogółem mój mózg ledwo nadąża za jego ruchami, dobrze, że na farcie wpadła ta bramka, teraz pewnie fajna wymiana. No i gol, 1-1, zasłużone. Jest centra, Henry! Mogłem przyjąć. Kurde, nie przypuszczałem, że ja tyle miejsca będę tu miał. Panowie, szybciej trochę ruszcie te dupy, żebyśmy wykręcili coś fajnego. Skoro jego piłkarze potrafią utrzymywać taką intensywność, nie możemy być gorsi. Hansen! 2-1!
Andrea Pirlo, kurde, gdyby tu było precyzyjne wykończenie. Ogółem, jeśli chodzi o płynność gry, to rozgrywamy jedne z najpłynniejszych meczów w tej grze. Naprawdę dawno nie czułem czegoś takiego. Szkoda, że dało takiego rywala, ale to jest dobre, bo mecz o porządną rangę i mogę się tutaj wznieść na wyżyny. Jeden z ostatnich razów w tym roku. Thierry, proszę, proszę, proszę! Haaland, proszę! Na farcie, słuchajcie, na farcie. Nie wiem, co on tutaj odwalił. Jak można grać cały mecz na tak niesamowicie wysokim poziomie i teraz popełnić taki błąd? W bani mi się to nie mieści. Nigdy bym tak nie zrobił. Erling, koniec. 4-1. Nie wiem, nie rozumiem tego wyniku. Ale bo tu trzeba być skutecznym, słuchajcie. Można kręcić, można znaleźć schematy, ale trzeba mieć to coś. Nie każdy to posiada. Oj, trochę to współczuję. Tak tylko trochę, nie? Bardzo dobrze to nie wpadło, bo 15 minut z jego umiejętnościami to mogłoby wystarczyć, by strzelić 3. Przecież jak on się kręci, to jest posrane. Naprawdę, jakim cudem ja z nim prowadzę, w sensie gościu. Wow, Klaus, Andrea Pirlo. Jest 16 zwycięstw w lipcu, ale ja jestem dobry. Wielka szkoda, że te tocy chociaż nie są wymienne, a w ogóle wielka szkoda, że przez ten ostatni czas my w ogóle nie dostaliśmy jakiejś paczki z tymi kartami euro. No mamy chociaż walkout, Luka Modric. Nie marnujemy czasu. I uwaga, uwaga, Karim Benzema. Troszeczkę zapomniałem o jego istnieniu. 4 karty do wyboru, bez żadnego odsłaniania, bo drodzy widzowie, wy mnie tutaj wspieraliście. Ja to zrobiłem, nie rozczarowałem was. Najgorsze jest to, że ktoś napisał, że trafię Haalanda i Stanway w drugim piku. No, co mogę powiedzieć? Weźmiemy tu Erlinga, będzie naszym foderem. 1 200 000? No nie mogę narzekać, słuchajcie. Czy da się trafić dwóch Haalandów? Ja miałem te nagrody. No jest Stanway, zgodnie z przepowiednią, choć oczywiście chyba nie da się otworzyć nagród bez Stanway, jest Lautaro Martinez. No co, no ikonkę robimy, bo co innego mam zrobić z tymi kartami. Ej, oj, dobra, widzę. Byłoby dobra. Upewnię się jeszcze, okej. Okay. Więc tak, leci Haaland, McManaman i Rui Costa. Wierzę, że trafimy taką ikonę, że naprawdę warto to wszystko poprzepalać. Paczka Ultimate. Kobel, dobrze, przyda się. Nkunku z Merino, fajnie. Tu może jakaś fajna karta Copa America, gracz turnieju. Zobaczmy, mamy gracza turnieju, wymienny Amerykanin. Amerykanka nawet. Munoz! Fajny prawy obrońca. 20 tysięcy. Ale to jest etap, że wiecie, że my mamy mnóstwo takich perełek właśnie. 4x5, 181 wzrostu. Shop, wślizgi, wrzutki. Ja bym go nie lekceważył. To teraz euro. Nie no, bez walkoutu. EA, proszę was. Jeszcze 3 razy 85. No tutaj wypadałoby, żeby ten walkout chociaż był. No to Hiszpania pewnie na parecho się to kończy. No dobra, toc. Francja. Elo, Hernandez. Basia, którą już dzisiaj widzieliśmy, no ale może zastąpi ją taki Hernandez, byleby nie ten obszczaniec Ferguson. Kto to jest? Gołowin. Basia Koulibaly Gołowin. No to zobaczmy, ikona 92+. Pierwsza była przepotężna, ja bardzo jestem zadowolony z tego Pirlo, zmieniał naszą grę na lepsze, no to słuchajcie, przepaliłem na to Haalanda. Fajnie, że lecą te Grace of the Game. Cannavaro, 200 tysięcy. Do składu Juventusu, gwarancja walkoutu, 3 karty do wyboru. Taki pick powinien być za ligę weekendową na tym etapie. I uwaga, mamy Sancheza, którego już dzisiaj widzieliśmy. No to jeszcze raz, czy trafimy 2 karty specjalne z rzędu? To się nie kalkuluje dobrze. Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No fajnie się grało, naprawdę byłem zadowolony z tych akcji, które tworzyłem. To się naprawdę dało oglądać, czułem z tego frajdę. I jak coś, to widzimy się jutro. Chyba do niedzieli będzie daily, obiecuję to wam. Wczoraj nie było filmu, bo no nie czułem tego, nie było z czego, ale lecimy do niedzieli z daily i później filmy będą co 2-3 dni, przeważnie co 2, czasami co 3, ale już was tak informuję, nie? Żebyście się nastawili. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!